Cześć. Dzisiaj będziemy wykonywali mnożenie liczb trzycyfrowych przez siebie, czyli w zakresie do 999. Tradycyjna metoda, jaką robiliśmy dawniej, jak nas uczono w szkołach, to była metoda tutaj pokazana, czyli tak zwana metoda słupkowa, gdzie mnożną mnożyliśmy przez 4, zapisaliśmy wynik przez 3, zapisywaliśmy wynik przez 2, zapisywaliśmy wynik, następnie całość dodawaliśmy, podkreślaliśmy i wychodził nam wynik, który oczywiście jest prawidłowy i dobry, ale zajmuje dosyć dużo miejsca, przestrzeni. My zajmiemy się teraz inną metodą, która jest zdecydowanie szybsza i lepsza. Tutaj pokazane mamy punkciki czerwone, 3 i 3, czyli to są nasze dowolne tutaj, prawda, liczby w postaci tych kropek, tak? I pokazane kolejności wykonywania działań. Pierwsze, co będziemy robili, to mnożyli przez siebie ostatnie cyfry tych liczb, czyli cyfry jednostek, czyli będzie to 7 razy 3, 5 razy 6, 2 razy 3. Drugim działaniem będzie mnożenie dwóch prawych cyfr przez siebie po przekątnej i dodawanie wyników mnożenia, czyli 3 razy 3 dodać 4 razy 2, 3 razy 3 dodać 1 razy 7. Trzecim działaniem będzie mnożenie skrajnych cyfr przez siebie, czyli po przekątnej, dodawanie wyników do siebie plus środkowe cyfry mnożone przez siebie i całość suma. Czyli 2 razy 3 dodać 3 razy 2 dodać 4 razy 3, 2 razy 7 dodać 3 razy 1 dodać 3 razy 1. Czwartym działaniem będzie mnożenie po przekątnej dwóch lewych cyfr przez siebie, czyli 2 razy 4 dodać 3 razy 3, 3 razy 3 dodać 2 razy 4. I ostatnim, piątym działaniem będzie mnożenie skrajnych lewych cyfr przez siebie, czyli 2 razy 3, 1 razy 2, 3 razy 2 i będziemy od razu zapisywali wynik. Więc przystąpmy do działania. 232 razy 343. Zgodnie z poleceniem, pierwsze działanie mnożymy cyfry ostatnie przez siebie, czyli 3 razy 2 to jest 6. Zapisujemy. Drugie działanie mnożymy po przekątnej dwie prawe cyfry przez siebie, czyli 3 razy 3 dodać 4 razy 2, 3 razy 3 9, 4 razy 2 8, 9 i 8 17, 1 do pamięci. Trzecim działaniem skrajne po przekątnej, sumujemy mnożenie skrajnych po przekątnych cyfr, dodajemy do siebie plus środkowe mnożenie przez siebie, wszystko dodajemy. Czyli 2 razy 3, 6, dodać 2 razy 3, 6 to jest 12, dodać 3 razy 4, 12, plus 12, 24, plus 1 w pamięci, 25, 2 do pamięci. Czwarte działanie, 4 razy 2, 3 razy 3. Mnożymy po przekątnej dwie lewe cyfry. 2 razy 4, 8, dodać 3 razy 3, 9, 17, plus nasze 2, 19, 1 do pamięci. I ostatnie działanie, skrajne lewe cyfry, czyli pierwsze mnożymy przez siebie. 2 razy 3 jest 6, plus 1 jest 7. To jest nasz wynik. To samo robimy na kolejnym przykładzie. 7 razy 3, 21, 2 do pamięci. 3 razy 3, 9, 1 razy 7, 7, 7 plus 9, 16 plus 2, 18, 1 do pamięci. 3 razy 1, 3, dodać 2 razy 7, czyli 14 plus 3, to jest 17, plus 3 razy 1, to jest 3, to jest 20, plus nasz 1 z pamięci, 21. 2 do pamięci. 1 razy 1, 1, 2 razy 3, 6, 6 plus 1, 7 plus 2, 9. 1 razy 2, 2. To jest nasz wynik ostateczny. I ostatnie działanko. 5 razy 6, 33 do pamięci. 4 razy 6, 24, dodać 3 razy 5, 15, to jest 39 i 3, 42. 4 do pamięci. 3 razy 6, 18, dodać 2 razy 5, 10, to jest 28, dodać 3 razy 4, 12,
28 plus 12 to jest 40, plus 4 z pamięci, 44, 4 do pamięci. 3 razy 3, 9, dodać 2 razy 4, 8. 9 dodać 8, 17, plus 4 z pamięci, 21, 2 do pamięci. 2 razy 3, 6, plus 2 z pamięci, 8. I to jest nasz wynik ostateczny. Sprawdźmy to. Zobaczmy jeszcze. 232 razy 343 równa się 79576. 137 mnożone przez 213 równa się 29180. Zrobiliśmy dobrze. I ostatni. 345 razy 236 równa się 81420. Prawidłowo. Wszystko zrobiliście super, więc jesteśmy pozytywnie nastawieni. Jesteśmy zadowoleni. To teraz zróbmy coś dla Was, jakiś przykładzik, który byłby dla Was pomocny. Tak? Więc zróbmy dla Was. Ten niech zostanie, a wymarzmy wszystkie. Więc powiedzmy dla Was coś łatwiejszego. 216 razy 324. 223 razy 324. O, to samo wróć. Co mi tak szybko to przyszło? 316. I powiedzmy ostatni przykład. 426 razy 132. Czas dla Was. Proszę, zróbcie to spokojnie. Zaraz się połączymy ponownie. Jesteśmy ponownie, sprawdzamy, jak to Wam wyszły tutaj nasze te wyniki. 6 razy 4, 24, 2 w pamięci. 1 razy 4, 4, 2 razy 6, 12, 12 plus 4, 16 plus 2, 18, 1 do pamięci. 2 razy 4, 8, 3 razy 6, 18, 8, 18, 26, plus 2, 28, bo 2 razy 1 to 2, 28, plus 1 z pamięci, 29, 2 do pamięci. 2 razy 2, 4, 3 razy 1, 3, 4 plus 3, 7 plus 2, 9, 3 razy 2, 6. Wynik gotowy, dobrze zrobiliście. 6 razy 3, 18, 1 do pamięci. 2 razy 6 dodać 1 razy 3, to jest 12 plus 3, 15 plus 1, 16, 1 do pamięci. 2 razy 6 dodać 3 razy 3, dodać 1 razy 2, to jest 12, dodać 9, 21, dodać 2, 23, 1 z pamięci, 24. 1 razy 2 dodać 3 razy 2, to jest 2, dodać 6, 8. A ile tu było? Nie zapisałem w pamięci. 24, tak? 8. To będzie 10. 1 do pamięci. 6 i 7. Jeśli tu się nie pomyliłem, bo nie zapisałem w pamięci, nie wiem, czy dobrze pamiętam. I ostatnie. 2 razy 6, 12. 1 do pamięci. 2 razy 2 dodać 3 razy 6. To jest 4 dodać 18, 22 dodać 1, 23, 2 do pamięci. 2 razy 4, dodać 1 razy 6, dodać 3 razy 2, 8, dodać 6, 14, dodać 6, 20 plus 2 z pamięci, 22, 2 do pamięci, 3 razy 4, dodać 1 razy 2, 12, dodać 2, 14, dodać 2, 16, 1 do pamięci, 1 razy 4, 4, dodać 1, 5. Sprawdźmy, jak sobie z tym poradziliście. 216 razy 324 równa się 69984. Bardzo ładnie zrobiliście. 223 razy 300
16 równa się 70468. Bardzo ładnie zrobiliście. I ostatni 426 razy 132 równa się 56232. I tutaj również bardzo ładnie sobie poradziliście. Co było do udowodnienia, szybciutko, łatwo i przyjemnie. Matematyka może być radosna, pogodna, fajna. Oczywiście, jeśli będziecie się bawić razem ze mną, zapraszam na kolejne spotkanie. Oczywiście buźka dla Was i widzimy się niedługo.